najbogatszych miast świata. Witam wszystkich tutaj, XO992, a to jest Realm of the Mad God, a razem ze mną jest... W ogóle wiesz, że w Polsce jest VAT 47% podejrzenia? No... A w takiej grze o nazwie SimCity 5, gdzie się też da odstawić podatki, wiesz, jakie jest maksymalne procent podatku, jakie tam można zostawić, żeby nawet ten najwyższy procent taki się da zrobić, nie? I wtedy ludzie zaczynają marudzić. 20%. Wiesz, co ja ci powiem? Co? Że ja nagrywam i miło, że przez 30 sekund widownia miała się z czego lać. Ale co? Nagrywam Rotomygy, weź się przywitaj. Ale ja nie jestem... Nawet spodnie założyłem. Nie, spokojnie, tym razem bez kamerki. Witam. Ale zjebałeś. To się bytnie. Nie, resztki honoru straciłeś. Moi widzowie już cię nie lubią. Z polimatu. Nie puszczaj. Nie. Sorry, to przypadek. Nie, kurwa, nie. Chodź na ratunek. Nie. Przecież wchodzę. Okej. Ale lód. W ogóle słuchaj, wpisuję sobie w Google WhatsApp pierścienie dwie wieże, bo chcę obejrzeć sobie, nie? Nie. I przypomniał mi się... Chcesz zobaczyć Hobbita. Co? What? Nie, i słuchaj. I ten, i przypomniałem sobie, jak to tam mówiłeś, te wszystkie komiksy, nie? No. I nie zorientowałem się i nie wygooglowałem Władce Pierścieni, chujowe wieże. Ale znalazło. O ja stara, ale znalazło. Nie wiem, co jest znalazło, chyba wersję porno. O tak, ja mam inne hasło na ten. Ja mam inne hasło na Steam. Ale co to kurwa jest? Spadaj. O kurwa, ale zajebiste. Spadaj 1, 2, 4. Ptaki latają kluczem. Nie. Tak jak wszystko. Excess. Dlaczego cię normalnie przyjechać? Nie wiem, wygrzebałem jakiś mikrofon ze śmietnika. Pierwszy lepszy ze śmietnika jest lepszy niż ten, co miałeś. Gramy w Tibie. Ze śmietnika. Ja go w ogóle z tych... Zbierałem papierki przez 8 lat. A, to oni stali kompa. Nie gram się jednak. No i jestem. Fajnie, teraz jest taki youtuber. Prawie dorównuje tobie. Chujowym youtuberem. Mnie ten skrakowany klient, kurwa. Masz skrakowanego klienta? Nie, ale kurwa Dark Samuar. Zresztą będzie widać na filmiku, jak se kurwa przeszedł przez całą mapę. Będąc Huntressem. Huntressem. Jaki realm? Drogi Bilbo. Chuj ci w dupę. Full. Beholder. Serio? I niechaj chuj twojej starej wiecznie. Nie musiałeś żreć ryja. Zaraz wbiję na ogry i zobaczy, na pewno będziesz. Zjebańcu. What? O, udało się, wbijam. No i co, jesteś tutaj? No. Pokazywałem właśnie widzom, że to jest ogr. O kurwa, rzeczywiście. Tak, Beholder wesel dla ciebie. To małe oczko. Spadaj. Ja Beholdery ten, zjadę na siadanie. Kurwa. Jak smakuje oko? Jedeś kiedyś być jądro? Nie, ale podobno ty chcesz.
wiesz, w tym, w jakiejś tam wiosce w Afryce, ten, żeby stać się mężczyzną, trzeba zjeść kozie jądro. Nie. Głupie. Ale surowe kozie jądro. Głupie bambuski. Surowe kozie jądro i sobie... To co, podatujesz do kozy i odgryzasz, jak stoi? Nie, najpierw ją zabijasz, a potem odcinasz sobie połowę jądra i jesz. Znaczy połowę jednego jądra. To jest ćwierć jądra. To jest ćwierć jądra. Musisz jeść ćwierć jądra. No ale słuchaj, najlepsze jest to, że... Znaczy najlepsze... ja bym tego wyczu nie zjadł, bo miałbym w głowie myśl, że plemniki są produkowane w jądrach przez cały czas. Cały czas. Bez postoju. Cały kurwa pierdolony czas. I to, i ten, czułbym się trochę jak Czasza Grey. No ale jak już byś przetrawił, to by nie było z czego zbierać. Do końca życia byś miał białą kupę. Lol. Ma, o, już... To się zaliczę jako odrażający fakt? Nie, bo to nie jest fakt. Szybko zjesz, to się dowiemy. Ile strajdów? Zjadłem już 5 złotych. Albo tu, tak szybko? Gdzie? Tu? Tam gdzie wszedłem. Dobry, dobra, żeby był pomysł. To ja zaraz zacznę nagrywać, nie? No. Wyśleć tam pierwszy i go nie, ty nie możesz. No już go zestunuje, nie zbufuje nas, wszystko. Fuck. No to trafiłem z tunem. Potrzebujesz heala? Chodź tu. Dzięki. O, ty priestem jesteś, nie padaj, weź nie padnij. Ja nigdy. No kurwa mać, a już myślałem, że... Dobra, nie, tapaj się. Bo już myślałem, że skrakowany klient, nie. Rogal do nas bił. Aha. Piód. I ma tego, EP. Czekaj, tak? Jak się na to mówiło? Blue... pałeczka ta fajna, super. Masz? A ty chuj. No. Przydałaby się. Dobra, to do ja teraz... penetracji dzieci. To ja teraz idę na ten. Idę do Nexusu. Przygotowuję się do nagrywania. Halo, baza. Tak. Trzeba włączyć kompazję. Wiatrak koło kompa na full obroty, żeby było wylaki. Okej. Okay. To ja też może już zatrzymam się, zobaczymy po tym. Po przerwie, żeby zaś nie było 40-minutowego odcinka, bo to się długo montuje, długo się renderuje i strasznie nudno się ogląda. Widzowie no, nie zawsze, chyba że jakieś zajebiste akcje będą, nie? No, u nas nie ma zajebistych akcji. Czekaj, a jak podamy? To się wyklepie, dobra, przerwa, cięcie. Report Express. Chodź tu. Witam, to jest Tomolko, a to jest kolejny chyba 12 odcinek z Rytmy Gry. U mnie 5. Jesteśmy w Godlandzie, ponieważ Excess właśnie znalazł ten, znalazł Horsa i ten, ja go nie widzę ogólnie na razie. Czekaj, zaraz się tam zaprowadzę. Chodź. I tym razem Excess był taki miłosierny, iż poczekał na mnie z tym koniem, a nie, że wszedł i... Widzisz, są tu szaty jego. On tu gdzieś jest! Wyciągaj spluwę. Zaraz upolujemy koniny. O, widzę. Konina za słodka. Ja wolę kurczaka. Ja wolę bekon. Nigdy nie jadłem bekonu. O kurwa, nawet nie widzisz, że tracisz. Bekon jest świetny. No właśnie słyszałem. Robimy pogrom. W serialu, o którym nie wolno mi mówić, było w ten, że kolejny dnia... Wiem, bo mi mówiłeś, nawet jak nie wolno ci. Niech jeszcze ktoś napisze horse, to chyba wykastruje. Wiesz, że mój koń, ja nic nie mówiłem, sami się przytargali, to jeszcze niech zawołają kogoś. I same knajty. Nie, jeden warrior. Żeby te knajty bufował oczywiście. Teraz tak, drodzy widzowie, mamy tu teraz... pogromcy mitu. Mit od widza, nie pamiętam teraz ników, pojawi się tutaj. Wiem, cały komentarz, taki SS z komentarza. No, będzie cały ten, będzie komentarz tej osoby. I tak jak właśnie tutaj czytacie, trzeci boss w cmentarza, atakuje się go w plecy,
dostaje się lepszego lota, a wręcz white baga. Tak więc... Z Tomolką już się nie może doczekać. Tak więc sprawdzimy ten mini z prawdą. Oczywiście postaram się go zrobić, wiem, że to będzie trochę trudne. Mam nadzieję, że on jest ustawiony teraz w tą samą stronę. Nie. No ale jeśli się uda, to będę bardzo szczęśliwy. Ja go będę jakoś odciągał, będę go brał na solówki. Anybody have Archon? Ja, I have this, okay? It's okay? W ogóle zapraszam na polubienie strony mojej i Excessa. Mamy jeszcze jednego lajka dzisiaj, jupi. No fajnie. Strony o nazwie Rotymyg Polska. Zapraszamy do lajków, o boss. Chleb gnoja! Yes, white bird. Purple black, black, tak. Black. Już ci się od tych murzynów pierdoli w głowie. Pierwsze przekleństwo, a nie, czekaj, drugie, bo było na tym. No. U mnie się nie liczy. U mnie się... A pamiętasz, kto skaczał i skończył serię ten, bez przekleństw w odcinku z GTA? No, ale ty normalnie... Tą serię, co ja zrobiłem, to dla ciebie jest norma. Co już, kurwa? Nie, jakoś mi się tak dziwnie przekliwa. Nie umiem. No bo po prostu Excess cały dzień w szkole w Irlandii tam po angielsku napierniczał, to musi się w domu wyszaleć z polską mową. Nie, ale jak ja się... my napierdalamy w karty. W pokera, że kurwa gramy i chuj. To się kurwa nazywa jazda. No jeszcze ma starszego brata, który go nauczył bardzo złych nawyków. Panie. To od mamy. To po mamie. Nie chcesz wiedzieć, co mam podać. Sora nie w gacie. Padum. Film Ja, Irena i ja. Bardzo polecam. Kazałeś mi to oglądać. Co? Kazałeś mi to oglądać. Nigdy tego nie oglądnę, hehe. Jezu, już to jest martwe? No, to coś. Ujo, ale ja tu jakie nuby. Nawet nic nie zdobyłem wydropić. Serio, znaczy, kurwa, zaraz się nawet spekować. Dobra. Trzeci boss, uwaga. Mam nadzieję, że nie pokonałem go tak szybko jak teraz. Czy jak drugi padł tak szybko, no to chyba tego White'a nie będziesz miał. Ja pierniczę, co ten koleś ma? Niech on to stąd spiernicza. O kurwa. Mniej więcej topki. Popo klub. To mi się przypomniało, jak wydropiłem Bluebaga na ostatnim bozie w cmentarzu. I załatwił mi jego ten shot po śmierci. I się potem cały cmentarz ze mnie śmiał. Wiem, bo mówił mi bezimienny. Lol. Właśnie, gdzie jest Bezek? Bezek? Z tego co wiem, on teraz ma dużo nauki i ten i nie wchodzi w ogóle na kompa. On cię uczy. Nie, na serio. Tak nie wiem, po co ta nauka. Z tego co słyszałem, on chce być wojskowym. Co się śmiejesz? Skończy najwyżej jako amerykański grubas jedzący pączki. Ciekawe, kto się będzie śmiał, jak będzie ten, Raptora prowadził. Ja. A ty maluchem będziesz jeździł, a on Raptorem sobie podpierdala. Dwa machy. Panie, a kto cię uratował w Wartunderze? A weź spiadaj, co? Właśnie, mamy nową metę. Znaczy to nie jest, Majanaj gra w Magical Diary. Pozdrawiamy Majanaj. Magical Diary. To jest ruska. Szczylej w plecy. Kurwa. Właśnie tam z tyłu i go strzelaj.
Weź się tak ustaw do mnie tyłem, bacanie, a nie kuźwa, anima. Nic. Za dużo leżeć, za dużo osób jest i tak do kitu. To może go nawet jako knajd nie umie dobijać. Weź spadaj. Tu jest knajd z tym, z T12 mieczem, czy T13, nie T12. Nie, ja przeskakuję na knajda potem. Ja już nie wytrzymuję. Priestem... No jak, a nie pamiętasz jak wydropiłeś tym? Jak wydropiłeś Priestem Whitebaga? Ile razy? Nawet knajtem tego nie umiem. Ja... Raz na farce, czym ja raz nie wydropiłem Whitebaga, czekaj. Ninjom nawet topkę wydropiłem. Ninjom wydropiłem z Oryxa... Co to było? Wand T12. W ogóle wiadomo jest kiedy będzie ten update z tym, z równoważeniem klas. Czekaj, a co oni najpierw mieli robić? Nie wiem. Najpierw mieli... A właśnie, najpierw... To chyba mieli najpierw robić. No, a skoro tego nie robią, no to widzisz, że jak żadne inne update'y nie wchodzą, to widocznie to robią. I trochę to zajmie. Nie wątpię. Jeszcze pewnie na testy... Muszą pomyśleć, jak to zrobić, żeby to miało jakiś sens, nie? No, trzeba to jakoś skleić, żeby się trzymało. Bez psucia całej gry i zabawy, nie? Bo jak jesteś przyzwyczajony do jakiejś postaci, to nie chcą od razu całej jej kurwa zmienić. Ale dla mnie to, jak dla mnie to powinni umocnić inne postacie, a zostawić w spokoju te knajty i ury i tak dalej, bo... No to umocnić sobie... potwory by trzeba było od razu. Ale wyobraź sobie, że ten, że ktoś gra cały czas tym, na przykład knajtem, nie? I ja ktoś wyrzucił hipo i nie podniosłem. Dobra, kurwa, ja się nie bawię. Wyobraź sobie, że ktoś cały czas gra knajtem i nagle w jednym update'cie boom i go ten, i archera umacniają, a knajta takiego ten. Nie lepiej wyeliminować jeden problem niż zmieniać całą grę z powodu tego jednego? Co? Czy nie lepiej wyeliminować jeden problem niż zmieniać całą grę z powodu tego jednego problemu? No. No właśnie. Dobra, idę sobie załatwić itemy, także cięcie robię. No, różne pliki, Straka. Sraka. Nie, powiedziałem kupa. Wiecznie musisz kurwa słyszeć jakieś ofensywne... Konrad lubi w dupę. Aha! Ja hasło zmieniałem, dobra. I teraz w porządku. Chcesz Archona? Nie Archona, tylko Dissoula. Dissoula? Mam. Ale weź. Mam. Ale weź. Zostaw gdzieś tam w wolcie czy coś, bo bym musiał kurwa... Ja w wolcie mam pełno. I soulów? Nie, mam pewne miejsce. Dzięki. A bo zaraz nie będę miał, czekaj. Możesz mi dać, bo zaraz nie będę miał. Ready for. Not bad. Mam coś jeszcze? Tego nie. Trade. Daj mu to i to. Ale fajne. Co jest? Nic. Teraz tak, back to home, tak, nie, tak, yo. Logout, login i teraz tak, już wyglądam lepiej niż ty. W wojownicy, to było to. Nie, to było inne hasło. To było inne krzesło? Hasło. Krzesło.
kurde, serio. No. Nie, i hytrz. Na ziemię obiecaną. Gdybym się kurwa tam wjebał, to nie wiem co bym zrobił. I miota nim jak wskazówkami zegara. Co my tu mamy? Siema kurwa. Chodź tu piucie. Jakby kogoś ciekawił, jak zrobiłem dwie postacie nad takim, z takim samym nickiem, to wam zdradzę sekret, iż... Czarna magia. O, tutaj to wyraźnie widać. Tutaj jest duże I, a tu jest L. Dobra. Realm of the Masters zamykam, spadaj. To wyłączam. I... Zaczęłam teraz odcinek. Wrócimy do nagrania, kiedy znajdziemy MadLab albo cmentarz. Co? No dobra, może być. Tylko, że taki też warunek jest, iż cmentarz musiał być nasz. Czyli ja, XS, ewentualnie jeszcze dwie osoby, jeśli i nie mogą to być knajty, paladyni, albo... Jakie kurwa... Co tam jeszcze był? Albo warrior. Chyba zapomniałeś, jak ta gra działa, to nigdy tak nie znajdziemy. Zapisuję wideo, nie. Oj, weź, ty nagraj. Dobra, no to ja nagram. Poczekaj, nie. Albo każ mi poczekać. Weźmy sobie poczekać. Nie, no znowu ten... Dobra, i tak... Jesteśmy po przerwie, a z tą to Fiudi poszedł sobie na MadLaba. Jestem kaczką! Tak. Tak jesteś. You mad? Filar. A chuj mnie ten filar. Filary. Twój stary. Wow. Stara jest tak wielka, że masturbuje się Europą. Tomek, mówiłeś, żeby tego PTB-go nie atakować? Chyba właśnie go zaatakowałem. Zabij się. O, jest po prostu ogromny. Jak twoja stara. Ja pierdolę, Sphinx się zresztą. Jest tak wielki, że ten Arthur sobie wyszedł. Jestem teraz sam w tym modlawie. Jestem sam. Jestem kaczką. W ogóle ciekawe, co jest ten, jak wyjdę z tego modlaba będąc kaczką. Tab. Już na zawsze zostaniesz debilem. O nie, nie jestem kaczką. Oh, wow. Tą smutną mówiną wchodzimy na meduzę. Jesteś taki nefo. Idź się zajeb. Raz jesteś kaczką, albo nagle potem wiatr w dupę i chuj w oczy. Mam MadLaba, nara. Gdzie, jaki ten? Ej, idziemy sobie do MadLaba, cześć, jestem w Tomolku. Pedał.
Kurwa. Po prostu pedał. No odpłata kurwa i chuj. Sipałem. No nie moja wina. Dżungla i co zazdrościsz? No. Dobra, to naprawdę nie mam. Wow. Robię cięcie chyba, chuj. No. I chuj. O. To molko pierdoli. Jupi. Twoją starą. Chyba twojego starego. Sam jesteś gejolarz! Drogi ekses! Chuj ci w dupę. Nie można kopiować komiksów, to nie fair. Ja nie kopiuję. Tam były moje słowa. To napisał Stomolko. True story, bro. Tak było. To jest to jak te historie opowiadane przez Barneya. Jak przejdź postaci... od starą. Czyli postaci z serialu, o którym mi nie wolno mówić. I tak o tym mówi. Cholera jasna, ten koleś jest bezużyteczny. Nie chce przyjść i pomóc? To będzie czekał aż do bossa dojdę. To nawet napisał. Ale napisać coś takiego to już po prostu jest... To już jest szczyt hamstwa. To ty sobie te bij potwory, ja sobie poczekam aż ten tekst, nie? No, kurwa, zajebie go. SimCity 2000 lub kopytna kloba, ale to raczej bardziej dziedzictwo Excesa, bo ale moje też po części. Tak więc głosujcie, która z tych serii ma być pierwsza. Potem jak skończymy jedną, a właściwie Hiroshi będzie to, tylko że ja będę zrobił jeden scenariusz i to będzie tak jakby koniec pierwszego sezonu tej serii. I wtedy skóry węża albo... No właśnie, też. Albo T9 łuk. I może wydropić jeszcze nie wiem co. Chyba starą. Ale się nie mieści w jednym bagu. O, jeszcze pierścień tego węża. Pierścień węża. Potwierdzone info. Tak więc jest chujowy. To jest z tą meduzą, to jest tak, że... A czy Gordoną, tego co pamiętam. To jest tak, że ona najpierw nie atakuje, a potem przez chwilę potem cały czas atakuje i potem atakuje się cały czas i ten, i wypuszcza te węże. Potem właśnie ma taki atak, jak teraz widzicie. Takie wielkie combo. Potem znowu widzicie, przyzywa swoje węże. Płodna kobieta. I potem znowu atakuje tym swoim super atakiem combo, w ogóle wow-mu combo, jakiś super mega coś. No i najlepiej po prostu robić tak, że podchodzicie do niej i odciekacie, bo te bomby naprawdę dodają dużego damage'a. Tak więc od tych bomb lecą spierniczać. Te takie zwykłe ataki zadają 60 obrażeń, 65 na 6. To zależy, jak ile macie armora i jaką postacią gracie. Co jeszcze? Ogólnie z tych innych, tych średnich i dużych węży, co były przed Gordoną, możecie wydropić różne pierścienie, itemy takie raczej słabsze, oraz snake oile, czyli oleje z węża. Oleje z dupy węża. Było. I te one leczą tak ten, wysyłają takie pole energii siłowej, w ogóle takie zajebiste. I to leczy pobliskich bohaterów i ciebie o 100 punktów HP. Tak więc bardzo fajne potionki. Na minus. Przydawają się czasami. Dziękujemy za recenzję Snake Pita, Stomolko. To widzicie, mam blues. O, i widzicie tylko potion o speed.
Ale jednak teraz, jak już ten, pokonacie Gordona, to nie, już się nie uciekajcie, ponieważ jest coś takiego jak Treasure Room. Treasure Room. No raczej tam tak jest, dobry, raczej tam tak to jest. I tam mówię, tam jest taki wąż, że się naciska guzik i się przesuwa taki bardzo słaby wąż. Go się pokonuje bardzo szybko. Boże, i z tego węża wypadają dokładnie takie same itemy. Jest słabsze, ale będą takie same itemy. Tylko że ten pokój nie zawsze się pojawia. Nie zawsze. Tak więc może się zdarzyć, że na przykład waszą znaki, że go nie będzie, tak jak teraz w. Jednakże jest też szansa, że pojawi się ich kilka. My na przykład raz się pojawił Snake Pit z takimi trzema. I byłem w niebo wzięty. Od Dexa się dowiedziałem, że maksymalnie ile ktoś tam zdobył, to było 4. Tak więc takie jest potwierdzone info. No. To więc recenzja Snake Pita jest. Chujowa, ale ujdzie. No jak, dobrze było. Powiedziałem wszystko, co mam powiedzieć. A, jeszcze te latające węże. Te latające węże ze skrzydłami, co tam okrążają tą gwiarkę, dziwkę, jak ona miała, Gordonę. To są latające węże. Ja pierdolę, tylko ubiję mi wisdom tylko. I te latające węże mają dosyć dużo... Na pedała. Co? To mogę to pedał. Nie chcę wypaść z rytmu nagrywania. Ty miałeś jakiś rytm nagrywania? Przerywa cię. Ty miałeś jakiś rytm nagrywania? Miałem. Nie sądzę. Nie miałem tego rytmu montowania. Mózgowania. Tak więc... Wpisujcie mity pod tym odcinkiem. Możliwe, że w następnym odcinku jednak uda nam się je rozwiązać. Tym razem nam się nie udało żadnego. To mi nabije suby, bo będziemy... O kurwa, madlop. Ja pierdolę, czemu nie mogę wejść? Jebane gówno. No i kurwa, jeszcze brakowało, żeby się Warrior w tym czasie przyczłapał. Możliwe, nawet zrobimy osobną serię, czyli Mythbuster w Realm of the Mad Gods. Oczywiście Realm będzie Buster. Ten. Dużo komentarzy ściągnięte od Blowa, ale mam to w dupie. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie w górę, jeśli wam się podobało, a jeśli nie, to łapkujcie w dół i pamiętajcie, żeby napisać komentarz, dlaczego wam się nie podobało. Wtedy to przyjmuję jako ten, jako... krytyk, jako że nie podobało wam się, jest ok. I potem idziesz i miałeś... Staram się naprawić. Tak więc wiecie, to jest ważne. No. Na razie. No. Idę się połowić, bo te zapiekanki muszą przejść, bo inaczej będę... Już, no twarz. Bo inaczej będzie sraka. Tak. Jezus, i tak to jest ze tym okiem. Mam déjà vu z pierwszego odcinka, a też był Snake Pit. Chłe. Też knajtem. Też tym shieldem. Na tamtym knajcie stał pały. Nie fajnie. Masz szmato? O chuj no. No i u mnie to też by chyba było na tyle, bo mamy kolejny 40-minutowy odcinek.
Doskonale. Pomogę tam już stara. A ja sobie pójdę i się pożegnam ładnie i koniec będzie. Ups. I teraz tak. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i zapraszam do Guilty Analytics i zapraszam na stronę. No i zapraszamy na Rotemykę Polska. Ponieważ co? Tutaj bardzo często, jak widzicie, ostatnio 21, no chuj dawno, ale cicho, gramy tu. Właśnie, muszę udostępniać. Dobra, chuj. Ale jesteśmy. I sobie gramy. Lajkujcie. Ogólnie fajna strona. 16 lajków mamy. Zobaczymy, ile zdążymy dobić. Tak było. I to by było na tyle. Raz jeszcze komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, dawajcie znać. Jak się nie podobało, to też dajcie znać. Chcę wiedzieć, co robić. I piszcie też u mnie, to, jak macie jakieś... My... Jak to nazywamy, Stomolko? Powiedz mi. Ale co? To co teraz robiliśmy w cmentarzu i w Madlabie. Mythbuster. No, no dobra, niech będzie. Mysy jakieś, czyli na przykład jak stwierdzicie, że jeżeli kupa... Strasznie cię przerywa. Kurwa. Jeżeli twierdzicie, że... A teraz? Halo. Halo. Dobra, jeżeli twierdzicie, że chuj dupa cycki, jak bijecie Oryxa w pizdę, to wydropi Whitebaga. Albo coś takiego. A my to sprawdzimy. I będzie fajnie. Auf Wiedersehen. Ej, ty ściągnij z leta Anno 1701 i zagramy sobie razem. Taka gra ekonomiczna, strategiczna. Czy tak na serio? A ściągniesz? No. Zobaczymy, co będzie, jak następnym razem będzie znowu kazał mi ciągać Hammerwatcha. To mam ściągnięte. Ja pierdolę. Twój stary. To mówi twoja stara do twojego starego. Po czym słowa przeminęły się w czyn. Chuj twojej starej w dupie. W dupę. W dupie. Nie wiem! Zaraz idę.